Chciałem powiedzieć krótką taką rzecz, że Jezus chodził w mocy. Tak? Co Jezus nie mówił nic innego, co nie mówili uczeni w piśmie wcześniej, co w Biblii nie pisało. I tam w Biblii czytamy, że nauczał ich jako ten, który ma władzę, jako ten, który ma moc. Od Jezusa to było czuć. To się manifestowało od Niego. Z mocą i z władzą nauczał Słowa Bożego. Nie z tego świata, dlatego tak ludzie to właśnie byli dotykani tym. I co jeszcze Jezus charakteryzowało? Czyny. Znaki i cuda. Uzdrowienia ślepego, trędowatego, rozmnożenie chleba i inne w ogóle. Zamienienie wody w wino. Tak? Te dwie rzeczy. I Biblia mówi, że mamy, że stworzenie czeka, aż objawią się synowie Boży. I synowie Boży się objawią, moim zdaniem oczywiście, tylko w sposób po prostu bez jakby twojej ingerencji tak naprawdę. W sposób naturalny. W tym czasie, kiedy Bóg zobaczy, że ten syn już po prostu jest dojrzały, to po prostu Królestwo Boże przychodzi dostrzegalnie i to po prostu się zadzieje. Nie, że ty to zobaczysz jakby, o, że czekasz i... Nie, to się stanie tak bez twojej jakby... Ja tak uważam. Ale chciałem powiedzieć, że właśnie jest różnica, jesteśmy synami, a stać się synem. Jesteśmy światłością świata, a stać się światłością świata. Jestem, a stać się. Jestem solą ziemi, a stać się solą ziemi, tak? Jestem miastem położonym na wzgórzu, a stać się miastem położonym na wzgórzu. I mamy być synami, czyli mamy zachowywać się tak, jak... Co to znaczy? Myśleć tak jak synowie, mówić tak jak synowie i zachowywać tak synowie, tak? Plus wiara, nie? I generalnie o myśleniu chciałem powiedzieć, że można nieraz dużo się modlić, dużo czytać słowa, znać, ale jak nie zmienić swojego myślenia, to będzie blokada po prostu. Jak mówię, że masz myśleć tak, mówi Słowo Boże, tak jak Duch Święty cię prowadzi. I za tym przyjdzie ogromna zmiana, za tym przyjdzie moc do zmiany, za tym przyjdzie łaska. Tam wpuścisz łaskę, przez zmianę myślenia wpuścisz łaskę Bożą. I Bóg będzie mógł objawić tego Ducha Synostwa, którego w każdym umieścił. Będzie mógł objawiać samego siebie, samego Jezusa Chrystusa w tobie. Przez zmianę myślenia. Dlatego zmiana myślenia jest po prostu... No, przynosi potężne zmiany w życiu człowieka. Bill Johnson powiedział, że zmiana myślenia ściąga Bożą wolę tu na ziemię. Jak w niebie, tak i na ziemi. Dlatego tam jest ta bitwa o umysł, nie? Bo wiecie, wykonało się, ktoś ma szczere serce, czyta słowo, uwielbia, jest z Bogiem, ale jak nie zmieni myślenia, trwale, tak? No to te zmiany mogą być małe, tak? Będzie go to blokowało po prostu. Będzie takie 3/4 jego. Ta głowa będzie go blokowała, nie? Będzie wpadał w różne pułapki. Ale mamy się zachować. Tak jak Jezus. Myśleć tak jak Jezus. Myślenie nie z tego świata. Myślenie, które kieruje, nasączone z miłością Bożą. Umysł pełny światła Jezusa mamy. Umysł czysty. Nasze myśli są niewinne i wierzyć to w ogóle, że tak jest. I chodzimy w tym prosto. I Duch Święty nami prowadzi, tak? I wtedy swobodnie może Duch Święty lądować, który jest nad tobą. Może cię namaszczać cały czas. Przez zmianę umysłu, bo już ma po prostu prosty dostęp. A tu, przez niezmienione toki myślowe, blokujemy działanie Ducha Świętego. Tak? No i nie objawi się Syn Boży. Przynajmniej nie tak prędko, jakbyśmy my wszyscy tego pragnęli. I całe stworzenie. Dlatego tu zachęcam. Siebie i ciebie. Błogosławię cię. Bless. Amen.